czy powołanie to to samo, co posłanie? Niekoniecznie, prawda? Bo powołanie to jest ten moment związany z wyborem, natomiast posłanie to już jest moment związany z zadaniem. W tym znaczeniu życie jest i powołaniem, i posłaniem, ale jest coś takiego, również co, o czym my mówimy, powołanie w powołaniu, czyli tutaj by można było użyć tego słowa posłanie. Jesteśmy wszyscy powołani do życia jako ludzie, jesteśmy powołani wszyscy do życia chrześcijańskiego jako chrześcijanie, no ale w tym powołaniu, jakim jest życie i życie chrześcijańskie, jest też konkretne zadanie do zrealizowania. I to jest to właśnie posłanie, o które pytasz. Kiedy w tej chwili przygotowujemy, znowu wybiegnę myślą do Kongresu Młodzieży Polonijnej, kiedy obecnie przygotowujemy program i zastanawiamy się nad treścią tego kongresu, to jakby zderzają się ze sobą takie dwie opcje. Jedna opcja, bo generalnie ten kongres będzie przebiegał pod hasłem Wiarą powołani, a więc tytuł jest, koresponduje znakomicie z tym, o czym mówimy w tym momencie. I zderzają się jakby dwie opcje. Jedna opcja, która wskazuje na powołanie chrześcijańskie, a druga, żeby iść troszeczkę jeszcze dalej i mówić o powołaniu do życia zakonnego, kapłańskiego, małżeńskiego i rodzinnego. Ja coraz bardziej przekonuję się o tym, że jednak trzeba się skoncentrować na tym pierwszym wymiarze. Bo jeżeli człowiek będzie, dojrzały w swojej wierze, jeżeli będą jego relacje z Panem Jezusem żywe, to wtedy czymś naturalnym również będzie kolejny krok wyboru swojego powołania życiowego, jakim jest odkrycia swojego powołania życiowego, jakim jest kapłaństwo, małżeństwo, życie zakonne. A jeżeli nie będzie tej fundamentalnej więzi z Jezusem, to wtedy możemy nawet całymi latami mówić o wyborze, zachęcać ludzi do wyboru życia zakonnego, kapłańskiego, małżeńskiego, a i tak to się spotka ze ścianą obojętności. Na początku jest zawsze osoba Jezusa i Jego wybór. Więź z Jezusem, wszystko inne, a więc i to posłanie, i konkretne zadania, które mamy do zrealizowania, one wypływają z tej zażyłości z Jezusem. Mhm. To, co ksiądz biskup mówił, tak trochę znowu przypomniało mi ten temat bierzmowanych, bo zarówno ja, jak i Marek mamy doświadczenie pracy jako animatorzy z grupami właśnie młodszych od nas osób, przygotowywania ich do tego sakramentu. I teraz takie pytanie, czy mógłby ksiądz biskup dać jakąś radę dla animatorów, co zrobić, żeby jak najlepiej wybrzmiała ta misja posłania, czyli tej zażyłości tej z Kościołem, z Jezusem. Co mógłbym doradzić animatorom, moderatorom, księżom, siostrom zakonnym, ale też i młodym ludziom, osobom świeckim? No myślę przede wszystkim o tym, żeby byli wiarygodni, autentyczni w swoim przekazie i żeby byli blisko drugiego człowieka, tego młodego człowieka, który przygotowuje się do bierzmowania. Jeżeli będziemy autentyczni, to znaczy, jeżeli będziemy dzielić się naszą wiarą, to na pewno i bardziej skuteczni w tym przekazie, a jeżeli będziemy mieć czas dla młodych, to wtedy również nawiążą się odpowiednie relacje z ludźmi młodymi. Wszystkie inne metody, środki, narzędzia w katechizacji, w spotkaniach, nie tylko zresztą grup bierzmowanych, one mają ważne znaczenie, ale drugorzędne. Najważniejsze jest to, żeby być dla, żeby być z, żeby, no nie używajmy tutaj słów może zbyt patetycznych, kochać, ale żeby po prostu lubić tych młodych ludzi, prawda, żeby ci młodzi ludzie wiedzieli i byli przekonani, że ja ich lubię, że mi zależy na ich dobru, że to, co ja robię i czas, który poświęcam, to jest mojego wyboru. To nie jest tak, że wszystko bym inne chętnie, wszystkim innym zajęciom bym się chętnie oddał, tylko nie temu, żeby być dzisiaj z nimi i ich katechizować i z nimi rozmawiać o Panu Bogu i o życiu. A więc jeżeli młodzież odkryje w tych animatorach ludzi przepojonych wiarą i taką chrześcijańską miłością, to myślę, że to jest najważniejsze. W styczniu darem Ducha Świętego, nad którym w szczególny sposób się pochylamy, jest dar rady. Czy mógłby ksiądz biskup wyjaśnić, czym dokładnie jest ten dar rady? Myślę, że analogicznie do rad, które udzielamy w naszych relacjach międzyludzkich. Rada to jest jakaś pomoc. To jest jakieś światło oświecające nasz umysł, co należy robić w danej sytuacji. Na pewno nie jedni szukają takiej rady, pomocy w wyborze szkoły średniej, ale w wyborze wyższej uczelni, studiów,
kierunku życiowego, można powołania życiowego. A zatem rada to jest właśnie jakaś pomoc. My opieramy się na naszym rozumie, na naszej roztropności, na naszych planach, zamierzeniach, ale zawsze to wszystko trzeba konfrontować z tym, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. No to może warto przywołać dwa przykłady z kart Pisma Świętego związane z narodzeniem Jezusa. Myślę oczywiście o Maryi i o Józefie. Maryja była pełna Ducha Świętego, a więc jesteśmy znowu w tym klimacie Ducha Świętego i bierzmowania. Była pełna Ducha Świętego i między innymi dlatego później, kiedy uczestniczyła w przyjęciu weselnym w Kanie Galilejskiej, na rozterkę, pytanie, wątpliwość, co mamy teraz czynić, bo zabrakło wina, ona udziela gospodarzom i sługom wesela rady. Idźcie do Jezusa i czyńcie wszystko, cokolwiek On wam powie. No to jest właśnie ta rada, która jest taka podstawowa. Duch Święty udziela różnych rad, ale udziela tej rady takiej fundamentalnej, która zawsze jest aktualna wobec każdego człowieka znajdującego się w każdej życiowej sytuacji. Idź do Jezusa i czyń wszystko, cokolwiek Jezus ci powie. A w jaki sposób może tych rad Duch Święty udzielać? Przez osobę, przez sytuację? No oczywiście, że tak, więc może udzielać, tak jak mówisz, przez osobę. Skoro się posłużył Duch Święty Marią, która prawdopodobnie gdzieś tam w kuchni się krzątała przy weselu, tak samo może się posłużyć kolegą, koleżanką, rodzicami, przyjaciółmi, księdzem, siostrą zakonną. Oczywiście może się, może jakoś bezpośrednio też Pan Duch Święty ingerować w nasze wnętrze, w nasz umysł poprzez różnego rodzaju natchnienia. Tutaj dużą rolę odgrywa modlitwa osobista, lektura Pisma Świętego. Duch Święty zatem działa, działa również przez różne okoliczności, wydarzenia. Wspomniałem o tym jednym spotkaniu z tym człowiekiem na ulicy w Tarnowie. Dla mnie to był znak od Pana Boga. Chłopie, dobrze, że ty tak kilka lat temu postąpiłeś, bo gdybyś inaczej postąpił, to być może znalazłbyś się w takiej sytuacji, jak ten człowiek, który się zaczepia i się pyta, czy Pan Bóg nie będzie miał do mnie pretensji kiedyś. A zatem Pan Bóg ma różne sposoby docierania do ludzi. Te sposoby, o których wspomniałem, na pewno nie wyczerpują wszystkich możliwości, prawda? Bo Pan Bóg też jest nieograniczony. On, tak jak ten, który się zakocha w kimś, próbuje różnych możliwości, sposobów, żeby nasze serce ogrzać, żeby rozpalić to serce miłością wzajemnioną. To jest Maryja, a drugi przykład święty Józef. On miał też swoje plany, on też kierował się pewnymi zasadami, był człowiekiem sprawiedliwym przecież. Chciał Maryję, powiedzmy, delikatnie od siebie odsunąć, nie chciał jej narazić na zniesławienie. No ale we śnie, o, mamy kolejny sposób działania, we śnie dowiaduje się, że jednak to nie jest tak, jak ty myślałeś, prawda, że to trzeba na to inaczej spojrzeć. Do Boga nie ma nic niemożliwego, więc też jest możliwe, że dziewica, panna porodzi syna za natchnieniem Ducha Świętego. On się budzi i czytamy w Ewangelii, że wstał i wziął Marię do siebie. A więc znowu rada, znowu podpowiedź, którą uzyskał nie na podstawie własnych przemyśleń, tylko na podstawie właśnie objawienia. A sen czy może być źródłem jakichś obiektywnych działań? Może być, pewnie, że może być. Oczywiście bałbym się wierzyć każdej wizji sennej, prawda? Ale kto wie, nawet i przez sen Pan Bóg działa. Także tutaj na pewno ważną byłoby też rzeczą w takich sytuacjach, które by wiązały się z jakimś takim wyborem skutkującym na całe życie, żeby poddać to, co nam się wydaje, że jest objawieniem, może i pod ocenę Kościoła, pod ocenę wspólnoty Kościoła. Dlatego też, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to, co myśli, jest rzeczywiście od Pana Boga, czy to nie jest czasami jego wymysł, albo jeszcze, nie daj Boże, jakąś formą pokusy, prowokacji, no to jest dobrze z kimś porozmawiać, kto reprezentuje Kościół. Myślę o kapłanie, o biskupie, czy o siostrze zakonnej, o kimś, z kim, do kogo mamy zaufanie. Tak samo mogą to być rodzice. Ja przyznam się szczerze,
z nikim nie konsultowałem mojej decyzji, żeby pójść do seminarium, bo byłem wewnętrznie przekonany, że po prostu tam muszę zrobić. Ale później, będąc w seminarium, ta decyzja bycia kapłanem oczywiście była poddana ocenie przełożonych rektora i biskupa tarnowskiego, także nikt nie zostaje księdzem czy siostrą zakonną poza wspólnotą Kościoła. A kogo powinniśmy się radzić w podejmowaniu ważnych decyzji w naszym życiu? Myślę, że po części ksiądz biskup już odpowiedział, że właśnie żeby poddać to też i Kościołowi, ale kogo jeszcze? No ja już tu nie. Pierwszym przyjacielem, któregośmy się winni radzić, jest Jezus.